Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tak jak zawsze, również miłośników gołębi pocztowych. U nas dzisiaj taka sytuacja, że cały dzień były cele pootwierane. Samce ryczały, buczały do misek. Śmiesznie to wyglądało. Rozochociły się, samiczki były u siebie. I teraz co? Poszły na wspólny oblot. Właśnie trzeba przymknąć wylocik. I tak jak już kiedyś mówiłem, w tym dniu, czyli z piątku na sobotę, nagroda, czyli noc spędzona razem. Sprawdzimy, czy wszystko wyszło. Tak, wszystkie gołąbki poleciały. Czyli poleciały samce, samice i nasze gołąbki młode. Przygotujemy, założymy widełeczki, żeby nam się tutaj nie plątały. Zmienimy wodę. I zaraz zobaczymy, jak te gołąbki tam nam chodzą, bo chodzą na pewno fajnie. Trochę czekałem długo, bo jest chyba w pół do siódmej, 18:30, bo taka burza przeszła, nawałnica, że szok. Ostatnio zjawił się u mnie kolega Bogdan z młodziaczkiem dla mnie. Nie wiem, za co sobie tam zasłużyłem, ale dostałem ładny gołąbek. Obrączkowany. Niebo bardzo pochmurne, ale nasza grupa chodzi ładnie. Ciekawe, ile pochodzą. Nie chciałbym, żeby złapały je deszcz. Chciałbym też nagrać moment wejścia. Chodzą razem do gołębnika i ta radość, nie wiem, czy mi się uda, bo kiedyś też tak nagrywałem i wyłączyło mi nagrywanie, nie wiem dlaczego, nic nie wciskałem, a telefon sam wszedł w jakiś tam tryb. Tak coś właśnie usłyszałem, że jedna samiczka gdzieś tu się szamocze i druga też, ale zaraz je pogonimy, niech latają. One chyba wyskoczyły i były otwarte drzwiczki, także skoczyły z powrotem. Ukryła się też nam nasza malinka 01, ale dołączymy ją do grupy. Gołąbki chodzą fajnie, ostro, wysoko i malina dociąga do nich. Jest malina. Kółko się kręcimy, bo nie chodzą daleko, tylko koło domu, bo już wyczuły się, że są wszystkie razem. Młode ciągną roczniaki, ale dadzą radę wszystkie. Super. W górze jest kolorowo, bo są pstre, płowe, niebieskie, karpiate, wszystkie kolory świata. Udało nam się wyhodować. No i fajnie. Tutaj nasz strażnik pilnuje. Sonia. Mam nadzieję, że deszcz nas nie złapie. Chociaż tam widzę w oddali grupkę. Nie wiem, czy mi się uda przyciągnąć. Tam kolegi basy trenują gołębie. Może zaraz się połączą. Będzie fajny widok. A nasze śmigają. Śmigają ostro. Trochę z karmieniem podpowiedział mi kolega Francuziak. Dziękuję mu za to. Oby nie przedobrzyć. Super. Tu u mnie są takie te pseudoprzedziały. Z tej strony są zamykane. No to nie wejdę z tamtej strony. Jak z tamtej strony zamknę na haczyk, to z tej nie otworzę. Ale wymaga to trochę myślenia. No i fajnie. No tak samo jak z tej strony. Jak zamknę na patent, no to wyjdę, a jak zamknę na zasuwkę, to blokada, ale to nic. Także koledzy, koleżanki, jak zwykle kręcę zwykły spontan. Mówię to, co myślę. Nie jestem i nie będę tam żadnym hodowcą, więc tak musi być, że nakręcamy to, co mamy. Super.
Bez żadnej spiny. Niech chodzą. Może mi się uda nagrać moment zejścia i tej pociechy razem. Dziś jeszcze chciałem zaeksperymentować. Cały dzień na przedziale dla samców, one tam się kąpały. Wszystkie gołębie nasze dzisiaj to wsadziłem 3 takie najstarsze z młodych samczyków, bo są 3 luźne samice. I dzisiaj w nocy też zostawię je razem, może zaiskrzy, bo te 2 samice, które nam się już kiedyś złączyły, to już im przeszło i teraz jest szansa, że może któryś chłopak wskoczy. 6-9, 70 i taki biały samczyk. Te gołębie wybrałem, bo dają już naprawdę mocne bodźce takie, że to są samce, gruchają i już tam zaczepiają samiczki, więc myślę, że mój wybór będzie dobry. Kurde, aż mi się w głowie kręci. Może w drugą stronę chłopaki. O, jak na zawołanie. W drugą stronę. No i fajnie, cieszy mnie jak chodzą. Mają kondychę, nie wchodzą, nie schodzą. Zaziejane. Eukaliptusem taki piją fajny. Raz na jakiś czas. Nie ma przynajmniej do tej pory problemu z drogami oddechowymi. Polecam. Jak na zawołania, żeby mi się nie kręciło w głowie. Raz w prawo, a raz w lewo. Super. Czarna tam zawsze w środeczku jest. Daje radę, napędza. Ostatnia schodzi, pierwsza zaczyna. Nie udało mi się nagrać tylko momentu wyskoczenia, bo nagrywam sam to. Ale super. Gołąbki chodzą dzisiaj drugi raz. Dzisiaj po porannym oblocie. Razem z samicami zszedł jakiś malutki gołąbek, taki jeszcze pod skrzydłami ledwo co obrośnięte. Jakaś obrączka chyba z internetu, bez kart, 15 rok, bezoddziałowa, nakarmiłem. Spsikałem go, bo oczywiście czarny od biurojadów. Napoiłem i poszedł. Myślę, że trafił do domu. Oczywiście chciałem nagrać ten moment zejścia, nie wiem czy mi się uda. Nie wiem, żeby telefon nie wyskakiwał z tej funkcji nagrywania, to muszę coś tam poszperać, tak co chwilę coś dogrywam, żeby nie rozłączyć. A one chodzą. I chodzą. I jeszcze podejrzewam, że pochodzą. Plan jest taki, że jak zejdą to te 3 samce, o których mówiłem, 69, 70 i biały samczyk. Chyba 70. Dwa końcówka, jeśli się nie mylę, to przerzucimy do przydziału samców. Samców, dobrze mówię. I tam może z tymi samicami coś tam zagra. Fajnie by było. Tu mi jeszcze kolega Bogdan podpowiedział, żeby teraz dać im się połączyć, żeby zniosły jaja, żeby posiedziały na sztucznej i później znowu je rozłączyć. I chyba tak zrobimy. Tylko pewnie się skończą fajne treningi i obloty. No ale coś za coś. Szerszenie chodzą jak pumy. Ale drugi oblot dzisiaj i tak chodzą, no to jest dobrze. Posuwają fajnie. Dobra, chwilę przystopujemy. Dobija chyba ponad 40 minut. Gołębie obniżyły pułap. Ja nie wystawiam żadnych flag, także latają ile chcą. Jest, młodziutkie już przysiadły. Super, super, może się odsunę. Dzisiaj tak ładnie nie zejdą, bo są wszystkie razem, ale trzeba się z tym liczyć. Na pewno się już połapały, że będą razem siedziały. Chodźcie. Jak na tyle latania nawet nie są zziajane, a jest tak wilgotno. Ciężka pogoda. Jest nasz cudak.
najmłodszy. Z ostatnich gołębi, które w ogóle dołożyłem. To nie jest to zejście, które lubię, ale dlatego, że tutaj już rozpoznają się samce i samice, już dużo się pewnie poznały. Teraz samce będą delikatnie samiczki w głowę stukać, żeby wskakiwały do środka. No ale fajnie, może przejdziemy do środka, zobaczymy jak one wskakują. Zawsze po przylocie warto zobaczyć na jakieś dziwne zachowanie, czy ktoś nie przybył, jakiś nieproszony gość. Ale widzę, że chyba wszystkie są nasze. Gdzieś już się zaczynają wywózki młodych, to takie będą błąkania. Dobra, nagramy w środku. Już w środku zaczyna się jak w ulu. Może włączymy światło. Nie wiem, czy będzie lepiej, czy gorzej. No i fajnie. Cieszą się, popisują. Samiczki tańczą, samce tańczą. Fajny widok. Sypnę młodym. Super młode, posłuszne. Schodzą. Trzymamy je dość krótko. Dlatego nie ma aż takiego problemu z zejściem czy z wałęsaniem. Jeśli dzisiaj taki owlot wspólny, to one tam troszeczkę się zapatrzyły. Pewnie te starsze samce na samiczki. I tak zaraz będę musiał złapać. Jak mówiłem, tutaj starsze, rozbrykane samce. I dać na przedział, żeby tam zanęciły panie. Ten kaskader, który był taki poczaskany, ostatnio prezentowałem go. To jest tym białym piórkiem w ogonie. Lata już, zagoiło się, nie ma traumy tam z powodu jakiegoś, że ma wyjść na oblot. Także super, super, że się udało. Pomimo tego, że są razem, to muszą coś zjeść, także fajnie to wygląda. Jakiś tam piskanka z dzióbka. Ale jedzenie ważne. Stukanie, fajny ten odgłos. Oznaka chyba zdrowia. No i też głodu. Czyli nie tylko człowiek jest statny, ale także takie gołębie potrzebują jakichś tam więzi, uczucia drugiej osoby. Super. Fajnie się popisują samce przed samicami i odwrotnie. Tańce. Miski są bez wkładów, także są te takie szczelania, piskania. Jak w ulu. No i fajnie. Jedna miseczka, to widzę, z wkładem jeszcze jest, bo to były ostatnie ciągnięcia. A niech tak zostanie, niech się cieszy. Gdzie ty idziesz? Roruś, idź tam do dziewczyny. Zobacz, co się dzieje. Fajnie, w środę 20 minut się widziały. Dzisiaj od nowa miłości. Zakłócenia aż są. No tak, tak, siedź tam, kolego. Pokaż tam, masz dziewczynę? Masz. Siedź, nie bój się. Nie bój się. Ostatnio pokazywałem tego, miałem z rozgrzebaną głową. To jest prezent kolegi Ryszarda, nasz skalp. Też miał całą głowę kiedyś dziubaną, tego pokazywałem. I samiczka się fajnie wyleczyła. Dobra, nie będę tu przeszkadzał. Przyniosę później jeszcze te trzy samce, a może właściwie za chwilę. Nie wiem, czy mi się udaje złapać. Jakby mi przerwało, to pozdrawiam wszystkich
Dziękujemy serdecznie. Bawmy się dalej tym gołębiami, tak jak ja w moim przypadku. Nic z tego nie mam, tylko satysfakcję, że jest i myślę dobrze. Więc tu jest ten młody samczyk. Ta wdowa po obcym. Może coś z tego będzie. Jak tam się... On już dzisiaj jak tu był, to tą celę nawet zapamiętam, bo ja go w tygodniu raz przymknąłem. Także niech tam sobie gruchają. Tu jeszcze wsadzimy pod 20 i pod następną celę te wolne samice. No co koledzy, gołąbkom życzę powodzenia, miłości, a wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego. Cześć.